Skoki spadochronowe były pasją Mickiego Robinsona. Aż do nocy, kiedy wszystko zaczęło iść nie tak i znalazł się w płomieniach od stóp do głów. Wszyscy mówili mu, że umrze, ale nie wiedzieli, co Bóg dla niego przygotował. Oto jego historia. To była kolejna gorąca sierpniowa noc dla czterech moich kolegów i mnie. Mieliśmy wykonać rutynowy skok spadochronowy. Warunki do latania były kiepskie ze względu na połączenie intensywnego upału i wysokiej wilgotności. Nie martwiłem się tym, ponieważ byłem profesjonalnym skoczkiem spadochronowym i występowałem w zespole pokazowym przed wielotysięcznymi tłumami. Jednak nie wszyscy w samolocie byli tak zrelaksowani jak ja. Dla jednego był to pierwszy skok, dla innego dopiero czwarty. Skoki spadochronowe były moim życiem. Nic innego się nie liczyło. Podbiły moje serce, odkąd byłem świadkiem pokazu szkoły spadochroniarskiej. Postęp od mojego pierwszego skoku do pierwszego swobodnego spadania był szybki. Miałem obsesję. Żadna ilość czasu czy pieniędzy nie była zbyt duża do wydania. W końcu skakałem z najlepszymi skoczkami spadochronowymi na świecie. Rozmawiałem z ludźmi w barach, próbując przekonać ich do mojej pasji. Miałem nawet naklejki na zderzaku. Starzy przyjaciele martwili się, że przesadzam, ale mnie to nie obchodziło. Byłem w 100% zaangażowany w skoki spadochronowe i wiedziałem, że mam pełną kontrolę nad swoim życiem. Tej nocy, z pełnym ładunkiem 6 osób, samolot wyczyścił pas startowy, jadąc znacznie ponad 160 km na godzinę. Nagle, bez żadnego ostrzeżenia, silniki całkowicie zawiodły. Pilot odwrócił się do mnie i krzyknął: "Spadamy!" Samolot runął w kierunku ziemi i uderzył w miejsce, w którym skrzydło łączyło się z kadłubem. Następnie obrócił się, a ja uderzyłem w ziemię. Wyrzuciło mnie do przodu i uderzyłem twarzą o twardą wewnętrzną ścianę. Ranni i zszokowani trzej skoczkowie wydostali się z wraku i uciekli. Czwarty również się wydostał. Zobaczył pilota i mnie i założył, że my również uciekamy. Gdy wyszedł, samolot stanął w płomieniach. Zbiornik paliwa pękł, a gdy samolot obrócił się, benzyna rozprysnęła się wszędzie. Przerażony uciekł, krzycząc, i nagle zdał sobie sprawę, że wciąż jesteśmy w samolocie. Biegnąc z powrotem do płonącego wraku, zobaczył mnie, płonącego od stóp do głów, próbującego uwolnić nogę, która była uwięziona w dziurze, w której znajdowało się skrzydło. Krzyknął do pilota, by odpiął pasy i próbował mnie uwolnić, ale utknąłem. Druga próba mojego ratownika powiodła się, gdy z siłą większą niż ludzka pociągnął mnie tak mocno, że mnie wyrwał. Wyciągnął mnie z samolotu, rzucił mnie na ziemię i przetoczył, aby ugasić pożar. Wymagało to kilka prób, ponieważ ogień wciąż się rozpalał. Kiedy w końcu powstrzymał płomienie, zawrócił po pilota, ale było już za późno. Pilot spłonął na śmierć. Leżałem na ziemi, poważnie ranny. Skóra na moim ramieniu i dłoni odpadała na ziemię niczym smażony kurczak. Miałem też poważne rozcięcie na twarzy. Zapytałem, jak bardzo zostałem poparzony, a oni odpowiedzieli, że z powodu dymu nie są w stanie tego stwierdzić. Kiedy medycy odcięli to, co pozostało z mojego ubrania, zobaczyli, że doznałem bardzo poważnych oparzeń trzeciego stopnia na 1/3 ciała. Rokowania były złe. Nie miałem szans na przeżycie,
zwłaszcza, że rozległe oparzenia, które otrzymałem, często prowadziły do poważnych komplikacji. I tak się stało. W kolejnych dniach i tygodniach całe moje ciało zostało zainfekowane, a moja waga spadła z 76 kilo solidnych mięśni do 40 kilo. Moje ciało stało się chude i wyniszczone, a otwarte rany odsłoniły moje kości. Tylna część moich pięt zgniła, a moja ręka była tak poważnie zainfekowana, że spodziewano się jej amputacji. Odczuwałem ogromny ból. Pojawiły się rozdzierające wrzody zewnętrzne i wrzód wewnętrzny spowodowany nadmiernym wydzielaniem soków żołądkowych, które wypaliły dziurę w moim żołądku. Spowodowało to obfite krwawienie wewnętrzne. 1/3 mojego przełyku została zniszczona i pokryta bliznami tak, że nie mogłem nawet pić wody. Moja krew była zainfekowana mikroorganizmami i bywały dni, kiedy traciłem nawet 10 litrów płynów. Miałem również uraz głowy i stłuczenie mózgu. Moje ciało walczyło ze śmiercią tak mocno, jak tylko mogło, ale była to przegrana bitwa. Każda z moich komplikacji wystarczyła, by zabić człowieka. Oślepłem na prawe oko. Z czasem moje ciało stało się sztywne, a nerwy w obu nogach obumarły. Moje mięśnie stały się wiotkie, a stopy zwinęły się jak zwiędłe szpony nad końcem łóżka. Lekarze zrobili wszystko, co w ich mocy. Podawali mi lekarstwa, oczyszczali rany i leczyli mnie w każdy możliwy sposób. Wezwali nawet eksperta ze szpitala uniwersyteckiego w Cleveland. Kilka dni później przeczytałem podsumowanie jego badania lekarskiego. Przez część czasu byłem nieprzytomny i nie było żadnej widocznej reakcji. Innym razem byłem tak czujny jak teraz. Często byłem gdzieś pomiędzy tymi dwoma stanami. Przede wszystkim pamiętam, że byłem bardzo chory i czułem, jak uchodzi ze mnie życie, jakby ktoś przełączył przełącznik w skrzynce rozdzielczej. Gdy leżałem umierający, moja temperatura osiągnęła 41 stopni Celsjusza. Było mi tak niewygodnie, że gdyby ktoś położył choćby rękę na łóżku, skrzywiłbym się z cierpienia. Całe moje ciało było wstrząsane agonią. Każda komórka była zestresowana. Jednak, gdy tak leżałem, czułem, że moje ciało wciąż walczy o przetrwanie. W tym czasie przeżyłem doświadczenie, które zmieniło moje życie. W jednej chwili fizyczny świat zniknął. Nie byłem już w sali szpitalnej. Natychmiast zdałem sobie sprawę z tego, że świat duchowy jest prawdziwym światem. To było niesamowite. Znalazłem się w podróży i nie miałem nad tym żadnej kontroli. Nagle drzwi się zamykały. Zaczęła otaczać mnie wielka ciemność i zobaczyłem, że był to w rzeczywistości punkt oddzielenia. Przez zamykającą się przestrzeń przechodziła wiązka najczystszego, najbielszego światła, jakie kiedykolwiek widziałem. Znaczenie tego oddzielenia stało się dla mnie jasne. Wiedziałem, że jeśli te drzwi całkowicie się zamkną, zostanę odcięty na całą wieczność od tego świata. Doświadczyłem głębokiej beznadziei i przerażenia. Oddzielenie to beznadzieja. Zewnętrzna separacja jest udręką nie do pojęcia. Chcę, abyście wiedzieli, że istnieje gdzieś miejsce, które jest wiecznym oddzieleniem. Pozwolono mi nie tylko zobaczyć, ale i doświadczyć tego, jak to jest być w tym wiecznym oddzieleniu. I zacząłem wołać do Boga
zapytano mnie, czy byłeś chrześcijaninem, kiedy to się stało. Tej nocy, kiedy przywieźli mnie na pogotowie, choć tego nie pamiętam, poprosiłem mamę, by posłała po księdza, którego znałem w przeszłości. Szybko przyszedł do mnie, namaścił mnie olejem i modlił się za mnie. W tym czasie rozpoczął się proces pokuty. Leżąc tam, bardzo ranny i prawie martwy, zawołałem: Boże, przepraszam, proszę, daj mi jeszcze jedną szansę. Wiele razy przechodziłem przez wahadłowe drzwi do sali operacyjnej, nie wiedząc, czy się obudzę. I ta świadomość coś we mnie uruchomiła. Nie wiedziałem, jak się modlić, ale błagałem Boga o przebaczenie. Gdy stałem na krawędzi wieczności, gdy drzwi się zamykały, a ciemność zaczynała mnie ogarniać, wiedziałem, że w jednej sekundzie mogę zostać oddzielony na wieczność od źródła wszelkiego życia. Zacząłem krzyczeć: Boże, chcę żyć, przepraszam, proszę, daj mi jeszcze jedną szansę. Łaska i miłosierdzie Boga są poza naszym pojmowaniem. Natychmiast zostałem pochwycony do nieba. Co za kontrast! Wieczna miłość i pocieszenie w porównaniu z wieczną beznadzieją. Teraz wiedziałem, że nigdy nie umrę. Miałem głęboką świadomość życia wiecznego i byłem absolutnie pewien, że zawsze będę pocieszony i otoczony opieką. Wtedy Pan Bóg zaczął objawiać mi przeszłe wydarzenia. Widziałem przed sobą sekundy, dni, tygodnie, miesiące i lata, wszystkie połączone ze sobą. Widziałem ludzi, których nigdy nie znałem, tak jakbym ich znał, jakbym oglądał coś w telewizji. Niektóre wydarzenia były znacznie powiększone w mojej wizji. Potem przechodziłem do czegoś innego. Czasami widziałem siebie robiącego głupie rzeczy, których nie powinienem robić i chciałem zawołać do siebie: nie rób tego! Ale musiałem tylko patrzeć, a potem scena przechodziła do czegoś innego. Pan Bóg powiedział mi, że wracam na ziemię. Nie mówił w języku, którego teraz używam, ale wiedza i świadomość, że zostałem odesłany, po prostu do mnie dotarła. Natychmiast, jakby ktoś miał sznurki i zwijał mnie jak latawiec, zacząłem podróżować z powrotem do życia, z którego przybyłem. Gdy osiadłem w swoim fizycznym ciele, czułem, jak mój duch przeciska się przez moje ciało. Czy możesz sobie wyobrazić, jakie to uczucie, gdy wiatr wieje przez liście drzewa? Wyobrażam sobie, że jest to podobne do tego, czego doświadczyłem w tamtym czasie, gdy mój duch połączył się z moim ciałem. Nagle znów mogłem widzieć fizycznymi oczami i słyszeć fizycznymi uszami. Gdy zacząłem wracać do normalnej świadomości, zdałem sobie sprawę, że mówię w pięknym języku i zastanawiałem się, co się dzieje. Gdy tylko pomyślałem o tym, zdałem sobie sprawę, że żyję. Temperatura 41 stopni została zbita, a ja po raz pierwszy od urazu zapadłem w naturalny sen. Kiedy obudziłem się kilka godzin później, byłem boleśnie przyklejony do prześcieradła od krwi i potu, ale spoczywałem w morzu spokoju. Po raz pierwszy w życiu wiedziałem, czym jest prawdziwy spokój. W miarę upływu dni mój stan się poprawiał, choć nerwy w obu nogach wciąż były martwe. Następny rok spędziłem niemal bez przerwy w szpitalu, a kolejne 4 lata w placówkach medycznych i poza nimi. To była bardzo długa droga. Przeszedłem od 75 do 100 operacji. Ludzie robili, co mogli, by się mną zająć. Nie rozumiałem, co się stało ze mną duchowo. Byłem zbawiony, narodziłem się na nowo i napełniony Duchem Świętym, ale nie wiedziałem, co to oznacza.
W moim wcześniejszym doświadczeniu ani zrozumieniu nie było nic, co pomogłoby mi odnieść się do tego, co działo się ze mną duchowo. Zacząłem zdrowieć, początkowo powoli. Jedna noga zaczęła wracać do użyteczności, druga pozostała bez reakcji. Nerw biegnący w dół przedniej części mojej nogi był całkowicie martwy. Nie reagował, gdy przykładano do niego impulsy elektryczne. Mięsień był całkowicie zwiotczały, a stopa zwisała. Nie mogłem się poruszać. Założono mi ortezę na nogę. Po prawie roku noga została natychmiast wyleczona. To było cudowne. Zacząłem przemawiać do moich nóg każdego dnia, mówiąc: nogi, naprzód! I chociaż prawa noga była posłuszna, lewa ciągle się buntowała. Nigdy nie poddawała się moim poleceniom. Pewnego dnia zacząłem poruszać moją lewą nogą i zacząłem chodzić. To było niezłe doświadczenie. Zdjąłem ortezę nogi i wyrzuciłem ją, by nigdy więcej jej nie dotykać. Miałem wiele cudownych uzdrowień. Około 5 lat po wypadku przywrócono mi wzrok w ślepym oku, choć wymagało to zabiegu chirurgicznego. Dziś cieszę się życiem, bawię się z dziećmi, biegam, jeżdżę na nartach i konno. To cudowne, biorąc pod uwagę, że nigdy nie spodziewano się, że będę chodzić. To niesamowite, że mogę teraz prowadzić taki styl życia, skoro tak wiele mi odebrano. Z powodu moich poparzeń wyglądam teraz dość śmiesznie, ale dzięki łasce Bożej nadal tu jestem. Istnieje naturalna tendencja nawet wśród chrześcijan do działania w oparciu o własne siły. Wiem, jak to jest. Tak żyłem przed moim wypadkiem, ale teraz wiem, jak to jest być słabym, całkowicie pozbawionym siły i możliwości pomocy samemu sobie. Nie było dla mnie pomocy na tym świecie. Nie było lekarza, który mógłby mnie wyleczyć. Moi bliscy nie mogli nic zrobić. Byli jednak krewni, których chociaż nigdy nie poznałem, a którzy w nadprzyrodzony sposób modlili się za mnie. Siła Boga została przelana przez ich wstawiennicze serca i dzięki mocy Boga śmierć została pokonana. Nie poleciłbym tego doświadczenia nikomu, ale nauczyło mnie ono, jak ważne jest życie w Bożej mocy. Wszyscy musimy podjąć świadomą decyzję, by przestać polegać na własnych zdolnościach i żyć mocą Boga. Amen.